Zapraszamy Państwa na konferencję prasową pokrzywdzonych działaniami osób odpowiedzialnych za bezprawne pozbawianie obywateli wolności, ich pełnomocników oraz wspierających ich organizacji. Podczas konferencji zaprezentujemy historię zaledwie kilku spośród ponad 1000 pokrzywdzonych, którzy zgłosili się do warszawskich kancelarii. Sprawy polityczne to takie, gdzie obywatele są represjonowani przez władze za publiczne głoszenie swoich poglądów, które to poglądy są sprzeczne z poglądami władzy. W tych sprawach bardzo często dochodziło do naruszenia konstytucyjnego prawa do wolności. Miało to miejsce w bardzo różny sposób. Były to wielogodzinne legitymowania, były to wielogodzinne przetrzymywania w kotłach, było to wywożenie z demonstracji i pozostawianie ludzi w odległych miejscach, były to zatrzymania na 48 godzin, w końcu były to próby tymczasowego aresztowania. Te sprawy były poddawane kontroli sądowej, które często stwierdzały nielegalność działania władzy. Nikt jednak z tego tytułu nie poniósł konsekwencji, bo prokuratura takich zachowań nie chciała ścigać. Obywatele zdecydowali, że nie chcą, żeby ich prawa były naruszane, ponieważ nie mogą znaleźć sprawiedliwości w kraju, stąd pomysł, by złożyć wniosek do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Policja zatrzymała mnie, bo stałam pod pomnikiem Lecha Kaczyńskiego w maseczce z piorunem. Usłyszałam, że jestem namierzona, bo jestem ze strajku kobiet. Podejrzewali popełnienie przeze mnie czynu zabronionego. Zostałam poddana rewizji osobistej w radiowozie, a następnie puszczona bez żadnych zarzutów. 8 marca 2020 roku w Święto Kobiet na rondzie 40-latka ja, jak i wielu innych protestujących, zostaliśmy zamknięci kordonem policji. Dostaliśmy możliwość wyjścia z kordonu, jednakże od razu po wyjściu zostawaliśmy spisani oraz składano przeciwko nam wnioski do sądu. Gdy wyszedłem z kordonu, podeszło do mnie dwóch funkcjonariuszy i wszczęto od razu wobec czynności. Ostatecznie sprawa zakończyła się umorzeniem. 11 listopada, protestując przeciwko rozprzestrzenianiu się faszyzmowi pod płaszczykiem patriotyzmu, perestrojką innych aktywistów, zostaliśmy aresztowani. Bez podania nam podstawy prawnej, przyczyny, bez poinformowania o naszych prawach, w środku nocy zostaliśmy wywiezieni na komendę na Wilczej. Zostaliśmy tam zatrzymani na 19 godzin. W trakcie tego czasu dwa razy byłam podana rewizji osobistej. Do pierwszego zatrzymania doszło 10 października, gdy podczas marszu dla Unii Europejskiej, abyśmy w niej zostali, odpaliłem racę. Polska policja zareagowała bardzo agresywnie. Rzuciła się na mnie, zepchnęła mnie na bok, po czym zaczęli mnie kopać, skuli mnie kajdankami od tyłu. Następnie wsadzili mnie do radiowozu, jak najgorszego przestępcę, nie mówiąc mi, jakie czynności są wobec mnie podejmowane. Wywieźli mnie kilka ulic dalej, zatrzymali się, powiedzieli mi, że jeszcze nie wiedzą, co ze mną zrobią, komunikowali się między sobą. Nagle policjant stwierdził, że dokona czynności legitymacji i da mi mandat, którego ja oczywiście odmówiłem, więc sprawa skończy się w sądzie. Nazywam się Tomasz Sarosiek, jestem lekarzem, ale też aktywistą LGBT. Od 22 października 2020 roku uczestniczyłem w pokojowych protestach strajku kobiet i w czasie tych protestów wielokrotnie znalazłem się w policyjnym kotle. Raz byłem też zatrzymany przez policję za pokojowe protestowanie pod Trybunałem Konstytucyjnym 28 stycznia tego roku i wywieziony w środku nocy na komendę policji do Piaseczna i tam o godzinie 5 nad ranem z rozładowanym telefonem zostałem wypuszczony z tej komendy. Mi z kolei funkcjonariusz jeden wykręcił ręce na plecach, odciągając od barierek, trzymał mnie w tej pozycji około 10 minut. Nie reagował na moje prośby o przedstawienie się, podanie stopnia służbowego, podstawy prawnej i faktycznej podjętych czynności. Po wylegitymowaniu mnie, które trwało około 30 minut, byliśmy już wtedy zamknięci w kordonie. Nie mogłam się w dalszym ciągu przemieszczać, nawet po obszarze kordonu, już nie mówiąc o tym, żeby kordon opuścić. Kazano mi stać przez kolejne 2 godziny pod barierkami, dopóki nie zakończą się czynności prowadzone wobec pozostałych osób. Pomimo, że czynności wobec mnie były zakończone.
Złożyłam zażalenie na działania funkcjonariuszy i 26 października sąd w Warszawie wydał postanowienie, że i zatrzymanie, i legitymowanie było rażąco nieodpowiednie. Kiedy byłam przetrzymywana w takim właśnie tak zwanym kotle pod Kortegardą, nacjonaliści, którzy tam podeszli, zaczęli zaczepiać moją córkę. Poprosiłam policjantów na tyle, na ile potrafiłam, spokojnie obserwując całe to zdarzenie, żeby wypuścili mnie z tego kotła. Policjanci odmówili stanowczym, fizycznym odepchnięciem, nie wypuścili mnie z kotła. Ja byłam już bardzo zdenerwowana, patrząc na zajście, bo też nacjonaliści byli coraz agresywniejsi i wobec mojej córki, i wobec innych osób. Prosiłam o rozmowę z dowódcą, byłam zbywana za każdym razem, wszyscy policjanci z każdej strony, bo już się tułałam od jednych do drugich, odpowiadali mi, że na pewno wkrótce pojawi się dowódca, żebym była cierpliwa. Pytałam, jakie są prowadzone wobec nas czynności, nikt nie odpowiadał na to pytanie. Pytałam agresywniejszych policjantów o ich imię, nazwisko i stopień. Nie odpowiadali. Jedyna odpowiedź, jaka padała, to taka odpowiedź, żebyśmy się udali do rzecznika prasowego. Mieliśmy do czynienia ze zorganizowanym sposobem zamrażania aktywności społecznej, zastraszania ludzi. To wszystko był plan polityczny, aby doprowadzić do takiej quasi-dyktatury, gdzie w zastraszonym społeczeństwie nikt nie myśli nawet o zmianie władzy. To wszystko był plan, który godził w samo serce demokracji i dlatego musi on się skończyć ławą oskarżonych w Hadze dla całej tej ekipy.